13 czerwca Młodzież Konecka miała okazję przeprowadzić wywiad z burmistrzem Krzysztofem Obratańskim, który odbył się jako zwieńczenie serii zajęć dziennikarskich zorganizowanych przez Gazetę Regionalną Wieści oraz Telewizję Internetową Końskie. Było to nie tylko niezwykłe, ekscytujące doświadczenie dla naszej młodej redakcji, ale też doskonała okazja, by lepiej poznać burmistrza i dowiedzieć się więcej o jego wizji i planach dotyczących naszego miasta. W pierwszym w tym roku wydaniu Rozmowy Tygodnia zapraszamy Państwa do wysłuchania wywiadu z burmistrzem Końskich, panem Krzysztofem Obratańskim. Dzień dobry, panie burmistrz. Dzień dobry, pani. Dzień dobry, państwu. Co wpłynęło na to, że zdecydował się pan na kandydowanie na funkcję burmistrza? Kiedy się zdecydowałem kandydować, byłem już doświadczonym samorządowcem, bo trafiłem do samorządu wraz z pojawieniem się w ogóle takiej instytucjonalnej formy partycypacji obywatelskiej, bo pamiętajcie Państwo, że samorząd nie był czymś stale obecnym w naszym życiu publicznym. Do roku 1990 istniała zintegrowana administracja terenowa hierarchicznie podporządkowana rządowi, czyli naczelnik gminy był podporządkowany wojewodzie, który był podporządkowany odpowiedniemu ministrowi i nominacje i polityka były tak naprawdę w tym hierarchicznym układzie prowadzone. W 90 roku ówczesny rząd powstały po przełomie związanym z wyborami z 4 czerwca 89 roku, wprowadził reformę samorządową. Gminy uzyskały podmiotowość prawną, czyli samodzielność, majątek i prawo decydowania o sobie. Łącznie z tym, kto będzie tam radnym, kto będzie tam burmistrzem, wójtem, prezydentem. I ja przygotowywałem razem z kolegami z Komitetu Obywatelskiego Solidarność te pierwsze wybory. Trafiłem do samorządu i nie ma co ukrywać, że mnie to zafascynowało, że pod naszymi rękami można prowadzić działania, które zmieniają nasze otoczenie. Więc dla mnie kandydowanie na burmistrza, kiedy po raz pierwszy wprowadzono bezpośrednie wybory, było jakby naturalnym rozwinięciem dotychczasowej działalności samorządowej. Jaki jest pana zawód i czy był pan wcześniej aktywny w tym zawodzie? Z podstawowego zawodu jestem nauczycielem historii. Pracowałem kilkanaście lat z młodzieżą. Ostatnie 12 lat to praca w Liceum Ekonomicznym w Końskich. Potem starałem się jeszcze utrzymać kontakt, ale no już sporadyczny z racji oczywistych, z braku czasu. Natomiast bardzo dobrze wspominam tą pracę i dawała mi dużo satysfakcji. Czy jest pan zadowolony z obecnego stanu naszego miasta? Co chciałby pan jeszcze w nim zmienić? Nigdy nie można być ostatecznie zadowolonym, chyba że nic się już nie chce zmienić, ale nasze miasto jest organizmem żywym. Ono się zmienia, rozwija, powstają nowe rzeczy, rodzą się nowe problemy, więc na pewno wyzwaniem jest to, co dzisiaj jest problemem wszystkich większych i mniejszych miast w Polsce. Czyli rozwój gospodarczy, rozwój komunikacyjny, rozwój społeczny. Jest tyle dziedzin, w których potrzebna jest aktywność władz samorządowych, że myślę, że wymienienie ich by zajęło znaczną część naszego spotkania. Jakie warunki musi spełnić obywatel, aby starać się kandydować na te funkcje? Musi mieć bierne i czynne prawo wyborcze, czyli musi mieć skończone 18 lat, musi być obywatelem polskim. Musi być mieszkańcem gminy, w której zamierza zostać wójtem, burmistrzem, prezydentem. Przy czym od czasu wejścia do Unii Europejskiej obywatelstwo polskie nie jest już warunkiem sine qua non. Można być obywatelem innego kraju unijnego, ale zamieszkałem na terenie gminy, w której się zamierza kandydować. Naszym gościem dzisiaj był burmistrz Końskich Krzysztof Obratański. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję paniom, dziękuję państwu.